Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Oto dziewięciodniowa nowenna, przygotowująca Twoje dziecko do przyjęcia Komunii Świętej. Pan Jezus i dziecko. Dzień czwarty. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Maryjo, proszę Cię, pomóż mi przygotować się na godne przyjęcie Twojego Syna. Matko Boża, Tobie się oddaję, Tobie powierzam moje serce. Amen. Pan Jezus uczy Cię chodzić do domu Bożego, do Kościoła. Pan Jezus, gdy był dzieckiem, myślał o Tobie, o tym, by Ci dać przykład, jaką Ty dziewczynką być powinnaś. Uczył Cię Pan Jezus, żebyś była posłuszna, pracowita i dobra, żebyś wszystko czyniła dla Boga i Boga nade wszystko kochała. Pan Jezus kochał swego Ojca i Boga nade wszystko, dlatego tak chętnie szedł do świątyni jerozolimskiej i tam z całego serca Boga chwalił. Do tej świątyni trzeba było iść przez kilka dni i zmęczyć się długą, trudną drogą. Jakże chętnie szedł tam mały Jezus, żeby Cię nauczyć, byś i Ty z ochotą i radością chodziła do Kościoła. Pan Jezus jest tak dobry, że Ci nie tylko pokazał drogę i dał przykład, byś się modliła w niedzielę i święta w świątyni Bożej, ale woła Cię na mszę świętą, na tę chwilę wielką na ziemi, kiedy Pan Jezus, żywy i prawdziwy, przychodzi na ołtarz pod postaciami chleba i wina. Przychodzi Pan Jezus, by się ofiarować za nas, grzesznych ludzi. Woła Pan Jezus na mszę świętą dzieci, które kocha tak bardzo i tak bardzo pragnie, aby i one kochały Go z całego serca. Kiedy Pan Jezus wołał na ziemi: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, widział wtedy, jak przez wieki całe tysiące dzieci będą przychodziły na mszę świętą i cieszył się, że między tymi dziećmi i Ciebie widział, moja droga. Pan Jezus chciał, abyś Ty, gdy na mszę świętą przyjdziesz, uwielbiała, kochała i przepraszała Boga. Jak myślisz, gdy Pan Jezus boskim swoim spojrzeniem do dusz i do serc wejrzy, to jakim dzieciom da najwięcej łask, o którego te dzieci proszą? Jak myślisz? Tak, Pan Jezus da swe łaski tym dzieciom dobrym, co kochają Boga. Tym dzieciom dobrym, które chcą naśladować Pana Jezusa i tak jak On chcą pełnić najświętszą wolę Boga. Te dzieci wyjdą ze mszy świętej jeszcze bardziej kochane przez Boga. Prawda, moja droga, że Ty chcesz dobrze we mszy świętej uczestniczyć? Będziesz więc z Panem Jezusem, jak umiesz, chwaliła, kochała Boga, naszego najlepszego Ojca. Będziesz razem z Panem Jezusem dziękowała Bogu za wszystkie niezliczone łaski, które Bóg daje Tobie i wszystkim ludziom. I będziesz razem z Panem Jezusem przepraszała Boga za to, żeś Go obraziła
i choć jesteś jeszcze dzieckiem, że już zgrzeszyłaś. A potem będziesz prosiła Pana Jezusa i z Panem Jezusem o co? Żebyś była dobra, taka dobra, kochana i miła jak Pan Jezus. Jak Pan Jezus, kiedy był dzieckiem. Czasem jest Ci tak trudno z czegoś się poprawić. Chcesz pamiętać, być dobra, a jakoś zapominasz. To znów nieraz, gdy pamiętasz, trudno Ci nad sobą panować. Proś na mszy świętej, by Ci Bóg dopomagał w pracy nad sobą. Proś zwłaszcza wtedy, gdy Pan Jezus po podniesieniu na ołtarz przyjdzie. Proś serdecznie. Bardzo pragnij być dobra. Pan Jezus bardziej Cię będzie kochał i więcej łask będzie Ci dawał. Pan Jezus kocha Twoich najbliższych i chce, byś z Nim o nich mówiła i modliła się za nich na mszy świętej. Więc módl się za mamusię, tatusia, swoje rodzeństwo i całą rodzinę. Módl się za nauczycieli, którzy dla Ciebie pracują i za swoje koleżanki i kolegów, co się z Tobą uczą i bawią. A potem, moja droga, poprosisz za wszystko, co tak kocha serce Jezusowe i tak pragnie, żebyś i Ty sprawy Boże ukochała i za nie się modliła. Więc będziesz się modliła za Kościół Święty, za Ojca Świętego, za kapłanów i za tych, co dla Boga żyją i pracują. Będziesz się modliła za swój naród, by naprawdę był wierny Bogu i Kościołowi Świętemu, by Bóg naszej Ojczyźnie błogosławił. Będziesz się modliła za tych, co są tak nieszczęśliwi, że Boga nie znają, za tych, co grzeszą ciężko, za tych, co są smutni i źle im się żyje, i za dusze zmarłych, które w czyśćcu cierpią. Pan Jezus raduje się, gdy Ty na mszy świętej razem z Nim się modlisz. I pomyśl, gdy Ty oddasz Bogu swoje serce i będziesz razem z Panem Jezusem modliła się na mszy świętej, to Ty, mała dziewczynka, możesz dać tyle Bogu chwały i tyle łask uprosić wszystkim ludziom na świecie. Pomyśl, co to za wielkie szczęście. Serdecznie się pomódl teraz. Najukochańszy Jezu, który przychodzisz na nasze ołtarze, by z nami Boga chwalić, za wszystko Bogu dziękować i przepraszać Go za nasze grzechy. Jezu, który każesz modlić się przez Ciebie do Boga i tyle łask zsyłasz podczas każdej mszy świętej na dusze ludzi całego świata. O, najlepszy Jezu, daj mi łaskę, abym coraz lepiej pojmowała miłość Twoją i coraz więcej Ciebie kochała, a w każdej mszy świętej uczestniczyła coraz lepiej i pobożniej. Matko Boża, uproś mi łaskę, bym kochała Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Aniołowie Boży, módlcie się za mnie, bym z Wami uwielbiała Pana Jezusa, gdy na ołtarze zstępuję.
O święci, coście tak kochali Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie i tak dobrze umieli słuchać mszy świętej, uproście mi łaskę, bym was naśladowała. Amen. Prezentowana nowenna pochodzi z książeczki Pan Jezus i dziecko. Dziełko to wiele lat temu napisała Zofia Porejko. Pełna wersja książkowa lub audiobook do nabycia na stronie najejgłowie.pl.